Połóż duże popyt na płaskiej powierzchni i wsyp do wnęk cukier, tworząc cyfrę 5. Tylko rób to ostrożnie. Teraz go rozpuść. Niech wystygnie. Nie otwieraj! Wszystkiego najlepszego, kochanie! Ale super! Zaraz je spróbuję. Dobra, chyba wszystko gotowe. Zaczynamy? Nie ma co czekać! Speedy, przekonamy się, kto jest szybszy. Nie masz szans. Gotowi? Do startu? Start! Ale łatwizna. Spróbuj mnie dogonić. No dalej, ruchy. Kręci mi się w głowie. Wow! Auć! Speedy? O nie, zaraz przegram. Wszystko w porządku, kochanie. Starłam sobie kolano. Mamusia zaraz pomoże. Przykleimy plasterek. U, piecze! Nie podoba mi się. Jest nudny. I co ja mam tu poradzić? O, już wiem. Chodź, Speedy. Co powiedziałeś? To wspaniały pomysł. Oto jak upiększyć plastry. Narysujcie na nim coś wesołego. Może to być wasza ulubiona postać lub zwierzak. A następnie pomalujcie farbkami. Ładne, prawda? Ten malec wygląda znajomo. Spójrz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. I jak, kochanie? Wow! Jest super, mamo! To już chyba wszystkie moje siniaki i zadrapania. Powinnaś bardziej na siebie uważać. A wyścigi lepiej zostaw Speediemu. A, i to idzie do piekarnika. Hej, mamciu! Witaj, skarbie. Właśnie piekę pyszne babeczki. Ojej, jaki śliczny obrazek. To ryba. Patrz, jak pływa. Pięknie, kochana. O nie, nie. Spójrz na swoje ręce. Oj, mamo, chociaż jedno. Zresztą nie muszę nawet używać rąk. Powiedziała mnie. Ale ja chcę babeczkę. Dość tego, młoda damo. Idziesz ze mną. Zaraz wyczyścimy te brudne ręce. Nie, ja chcę babeczkę. Dość. Masz myć ręce. To niesprawiedliwe. Oby te babeczki były tego warte. Zadowolona? Przecież myję ręce. Tak jak chciałaś. I mydełko. To nie jest zabawne, Ashley. Ale ja tylko zmywam farbę z rąk. Mogę tak cały dzień. A ja poczekam tu cały dzień. Czyżby? Tada! Gotowe? Nie, tak nie może być. Tylko spokojnie. Oddychaj. Co tu zrobić? Zaraz. Już wiem, co zrobię. Zaczniemy od silikonowej foremki. Teraz włożę do niej niewielkie zabawki. Następnie zaleję ją bazą mydlaną, po sam szczyt. Trzeba całkowicie przykryć zabawki płynem. Każdy z segmentów osobno i zostawić do wyschnięcia. Teraz można wyjąć gotowe formy. Ładne, prawda? Ashley, chcesz nową zabawkę? Wystarczy, że będziesz regularnie myć ręce. O, wow! Pewnie, że chcę! No i to rozumiem. Prawie gotowe, mamusiu. Patrz, czyste rączki. Świetnie. Chodźmy po babeczki. Naprawdę? Jej! Ta gra jest super. Co jest? Czemu się wyłączyła? Bateria padła? No nie. Mamo, pomóż. Co się stało, kochanie? Telefon się rozładował. Ale ja nie mam ładowarki. Czemu zawsze mnie to spotyka? Och, uspokój się, skarbie. Już dobrze. Może mam tu ze sobą coś dobrego? Cukiereczka? Pycha! Masz jeszcze? Och, to był ostatni. To niesprawiedliwe! Patrz, co mam! Nie jestem kotem, mamo! Czemu zawsze ja? Co by tu... Może to poprawi ci humor? Kasa? Zrobię samolocik! Whee! Ashley! To były moje ostatnie pieniądze! No i co z tego? Trzymaj! Co jest z tym nie tak? Ashley!
Ashley, przestań! O, a co to? Ashley, proszę! No dalej, działaj! O, ale fajne! Pacjentka gotowa! Co to było? Narysuję obrazek! O rany, jaki wstyd! Chwila! To mi podsunęło pewien pomysł. Połóżcie telefon na płaskiej powierzchni i nałóżcie na niego kolorową karteczkę. Teraz przyklejcie kawałek folii na górę. Wypełnijcie ją klejem. I rozmieśćcie. Teraz dodajcie coś, co zatrzyma klej. Wasz kieszonkowy szkicownik gotowy. Idealny na nudę. O, jak fajnie! Daj zobaczyć! Chcesz spróbować? Racja! Ale ekstra! Wow! Świetne! Dzięki, mamo! Uff, nareszcie chwila spokoju. Ale giętka rurka! Zrobiłam kółeczko! O, a to co? Lizak! Super! Mam szczęście! Haps! Oddawaj! Nie, jest mój! Ja go znalazłam! Prawie! Och, i patrz, co narobiłaś! Moje, haha! Weź go sobie! Cały brudny! Mój lizaczek! To twoja wina! Co się stało? Ewa pobrudziła mojego lizaka! I oto tyle płaczu? To wszystko jej wina! Zaraz coś wymyślę. To się przyda. Mam coś dla ciebie. Co? Pudełeczko na lizaka. Już się nie pobrudzi. I dla Ewy mam takie samo. Wow, ale fajne! Zachowam sobie na później. O, działa! Ashley, patrz! Już się nie brudzi od podłogi. Wiem, świetny pomysł. Cieszę się, że tak myślicie. Słodycze się skończyły. Zaraz uzupełnię. I lepiej ukryję je przed Ashley. Ta półka nada się idealnie. Tutaj ich nie znajdzie. Tak jej się tylko zdaje. Mama poszła. Wkraczam do akcji. Nie mogę dosięgnąć. Przydałoby się wsparcie. Już wiem. Stanę na tym taborecie. Jeszcze troszkę. Mam! O nie! Wow! Nie! Auć! Ale przynajmniej mam słodycze! Warto było! A co to ma znaczyć? O, cześć, mamo! Zawiodłam się, Ashley? Muszę się bardziej postarać. Gdzie by je schować? Przecież Ashley nie znosi warzyw. Mam pomysł. Opróżnię tę paczkę z warzywami i wypełnię ją słodyczami. Tu nigdy nie spojrzy. Soczysty pomidorek. Idealny na sałatkę. No, co tam, Ashley? O, puste! Gdzie słodycze? A co powiesz na pyszną marchewkę? Żartujesz? Oblecha! Nie, to nie. Chyba zasłużyłam na czekoladkę. Pychota. Bycie rodzicem codziennie wystawia nas na różne próby, ale czasem wystarczy uruchomić wyobraźnię. A jaki jest wasz ulubiony sposób, by zabawić niesforne dzieciaki? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, by przesłać ten filmik swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, by nie ominęły was żadne nowości.